To jak małe dziecko jeszcze wierzy, że dla firmy, która zatrudnia jakiegoś pracownika, najważniejszy jest człowiek. No, jeżeli chcecie wierzyć w bajki opowiadane przez pani z działu HR albo z działów, które kreują wizerunek pozytywny firmy, tak zwane CSR, no to sobie wierzcie. Dlaczego zająłem się tym tematem? Wkurza mnie i to prowadza do szału, jeżeli non-stop fundacje oraz inne osoby, na przykład na LinkedIn, piszą, że przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami jest najważniejszy człowiek. Żyją po prostu w bajce. Ja rozumiem, że Fundacja Aktywizacja żyje sobie w bajce, bo ona nie działa na własny rachunek, dostaje potężne pieniądze z PFRON, jest to organizacja skorumpowana pieniędzmi, ale też bardzo dużo ludzi jest wprowadzonych w błąd i powtarzają to jak mantrę. Trzeba zejść na ziemię i dlatego zajmuję się tym tematem. Zacznijmy od, czy to jest prawda, że najważniejszy jest człowiek przy zatrudnianiu osób pełnosprawnych. No, gdyby był taki ważny człowiek, to firmy nie przenosiłyby się do innych krajów, aby produkować taniej. I jednym z wielu powodów jest rosnące koszty zatrudnienia. Przypominam, że płaca minimalna od 1 stycznia będzie wynosić 3,5 netto. Więc one uciekają do innych krajów, też również dlatego, że jest droga energia i różne sprawy. A jak myślicie, dlaczego korporacje najróżniejsze zakładają swoje oddziały w Polsce? No tu pracownicy pracują za mniejsze pieniądze. Mam pełnosprawnego kolegę, który pracuje w olbrzymiej firmie, która coś tam konstruuje, nie chcę mówić szczegółów, robi różne wyceny, plany i mówię: Marcin, ja zostałem zatrudniony dlatego w Polsce, ponieważ mój kolega w Niemczech, zwolnili go, ponieważ musiałby zarabiać 3 razy więcej. Tamtego zwolnili, no niesamowite, no niemiecka firma, no dla nich też się liczy człowiek, prawda? Słuchajcie, tak naprawdę my pracownicy jesteśmy kosztem dla pracodawcy. I patrzą, żeby nam zapłacić tyle, ile muszą, żebyśmy pracowali. Wiem, mówię to. Więc no jaka jest prawda? Jest ważny człowiek, jeżeli zatrudniają pełnosprawnego? Dobrze, a teraz wypowiem się na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Cały czas walczymy o równouprawnienie, żeby nas traktowali jak pełnosprawnych. Więc wydaje mi się, że my też jesteśmy kosztem dla pracodawcy. Jesteśmy. I to mówię jako doświadczony rekruter. Słuchajcie, ja już rekrutowałem dla kilkudziesięciu firm, kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnościami. Dla firm, które pozyskują dofinansowanie i te, które zatrudniają, które są płatnikami kar na PFRON. Najmniejsza zatrudniała 2 osoby, a największa ponad 4000. I słuchajcie, jaki była zawsze mówili, że on musi być imię i spełniać kryteria, żeby był dobrym fachowcem, ale też patrzyli, jakie on ma dofinansowanie, czy jaki ma odpis na PFRON. I słuchajcie, zatrudniamy niepełnosprawne osoby ze względu tak, na ich kwalifikacje, na odpis i ze względów wizerunkowych. To już wielokrotnie mówiłem. Ja miałem bardzo wiele zleceń, gdzie pani mówi: panie Marcinie, teraz olbrzymi klient, który będzie zatrudniał 40 ponad osób, i on sobie zażyczył tylko z 4-krotnymi odpisami na PFRON. Pewna amerykańska firma, która korzystała duża z 2 lata temu, oni chcieli tylko z wielokrotnymi. Wzięli z potrójnymi, z poczwórnymi i jedną osobę tylko do pracy fizycznej zaakceptowali bez wielokrotnych odpisów na PFRON. Więc o czym my mówimy? Więc w Polsce wskaźnik, znaczy aktywizacja osób z niepełnosprawnościami jest jedna z najgorszych w krajach Unii Europejskiej. A wiecie dlaczego? Ponieważ otwarcie nie mówi się o korzyściach finansowych płynących z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Na Zachodzie o tym się mówi wprost. U nas jest to sprawa wstydliwa. Nie dziwcie się, że zatrudniają osoby z poczwórnym odpisem na PFRON. Każdy patrzy na koszty. No jeżeli taka firma zatrudni
i ma odpisu 13 tysięcy miesięcznie z poczwórnym odpisem albo z potrójnym 10 tysięcy, to po zapłaceniu pensji to tak naprawdę ma takiego pracownika za darmo. A jeżeli zatrudni z jednokrotnym, gdzie jest obecnie odpis jednokrotny jest około 3300, to musi dokładać do jego pensji. Rachunek jest prosty i tu nie ma się co czarować. Dlaczego firmy ochroniarskie i sprzątające zatrudniają osoby, które mają schorzenia specjalne, umiarkowane? Ponieważ dofinansowanie do ich pensji jest wyższe. Dlatego apeluję do pracodawców, nie wstydźcie się. A czy wiecie, oficjalnie się tak mówią firmy, tak, najważniejszy jest człowiek, zatrudniamy, bo to etyczne, etc. I jest 10 podpunktów. Niedawno na LinkedIn zwróciłem uwagę, 10, a jakie są korzyści? A ja pytam się, a gdzie są korzyści finansowe w komentarzu? A no też należy o tym wspomnieć. Ale o tym tam, że jest etyczne, że tam różnorodność i coś. Słuchajcie, takie bla, bla, bla. Też ważne, ale pamiętajcie, że wiele firm zatrudnia niepełnosprawnych tylko i wyłącznie ze względu, jest jakby priorytetem, wielokrotne odpisy na PFRUD. W innym przypadku nie zatrudniliby ich. Wierzcie mi, to jest taki... Często może być tak, że te wielokrotne odpisy osoby z niepełnosprawnościami mogą, jakby zobaczą, że się sprawdzą takie osoby najczęściej do pracy zdalnej, mogą otworzyć drzwi również dla zatrudniania również osób niepełnosprawnych z pojedynczymi odpisami na PFRON. Pamiętajcie, jest pewna schizofrenia tutaj w takim postępowaniu i mnie to bardzo denerwuje. Ja jestem praktykiem i pragmatykiem. Trzeba mówić o korzyściach finansowych. Korzyści to, że jesteśmy, są ręce do pracy, głowy do pracy, dofinansowanie i odpisy, szczególnie wielokrotne, i korzyści wizerunkowe. Na razie w Polsce na to się nie zwraca uwagę. Jeszcze raz podkreślam, bardzo mnie denerwują fundacje, które teoretycznie dostają pieniądze na aktywizację osób z niepełnosprawnościami, które nie mówią o korzyściach finansowych. Ale to już wam tłumaczyłem, że to są bardzo często pasożyty, którym nie zależy, żeby wpływy do PFRON były ograniczane. No, lepiej zatrudnić, nie mówić o wielokrotnych odpisach, bo zatrudnienie jednej osoby to jest z pojedynczym odpisem to jest 3300, a z poczwórnym to jest razy 4, czyli ponad 13 tysięcy. Stosujcie zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do fundacji i od razu pytajcie się, czy się orientują, czy potrafią rekrutować osoby z wielokrotnymi osobami na PFRON. Wstyd mówić. I to jest bardzo dziwne, że jestem pierwszą osobą w Polsce, która głośno mówi o wielokrotnych odpisach na PFRON. Donosicie mi o tym. Inni milczą. Albo coś tam bekną, albo puszczą bąkę, ale cicho, że nie wiadomo, o co chodzi. Tak powiedzieć, żeby nie powiedzieć. Dlatego pamiętajcie, już reasumując, my jesteśmy pozycją kosztową dla firm. Czy liczy się człowiek? Powinien, byłoby tak idealnie, ale nie wierzmy w bajki. No, coś chcecie dodać? Zapraszam, dzielcie się w komentarzach, zapraszam na live, na TikToku, zawsze o godzinie 11 w dni powszednie.